Dobra, no to nowa gra. Na standardzie, standardowo, jest to raczej nasza normalna difficulty, na której gramy. Wyłączę tylko LEDy w tle, żeby jednak był jakiś mały, wiecie, horror experience. O. Dobra, git. Hardcore? Spierdalajcie, kurwa, zawsze graliśmy na standardowym. Ja chcę mieć fun z grania w Residenta, kurwa, a nie... O Jezu, zabił mnie 700! Przecież wy wiecie, że ja gram jak gówno. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. Moment. Kurwa, napisów nie ma, a wy nie rozumiecie angielskiego tak czy siak. Dobra, Alt F4. Alt F4, bo inaczej chyba się nie da gry zamknąć, co nie? Bo nie ma napisów i się w większości będzie zesrane, że Michał nie ma napisów i nie rozumiem. Wystarczy, że i tak ta gra nie ma spolszczenia, bo kurwa Capcom pluje na Polaków od jakiegoś czasu. od jakiegoś czasu Capcom stwierdził, że pierdolić was Polacy jebani, nie wydajemy gierek z napisami, więc chuj. Więc jak nie umiecie angielskiego, to jak coś to będę tłumaczył pojedyncze trudne słowa. Typu standardization, co znaczy standaryzacja. Gdzie to jest w ogóle napisy? On display? Gdzie to sprawdzić? Jak coś, to gramy na prawie najwyższych, chyba tam na... Nie, na najwyższych gramy. Gramy na najwyższych, tylko że nie mam RTX-a, więc nie gramy z Ray Tracingiem. Nie wiem, coś z tego CJ. Co to jest w samych game settings? Nie. Controls? Kamera? O, subtitles. Dawaj, kurwa. No halo. Jest. Zajebiście. No, git. Pierwsze słowo od podpalnie, mam na siebie nocydze. No ta. Village of... Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. No kurwa, jaki cinematic. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on. Dlatego nie chcę mieć dzieci, bo gdzieś z nim pójdziesz, spierdolisz i będzie przypał. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry. Nietoperek. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirsty soul. So she drank the thick, dark blood and... Tak powstał COVID! Po prostu... Nietoperzy wampir dał kurwa gryza swojego, wiecie. Wszystko ma sens. Nietoperzy król. The girl was shivering with thin clothes. O kurwa, ona jakąś kosę. And with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself. Coś tu śmierdzi. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon... Dlaczego każdy propsuje tego dzieciaka? Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. To było ciekawe. Gifts we gave, but more you took. O kurwa. Dziecko. So more in turn is due. Ale brzydkie. A to jest Mia z Residenta 7, jeżeli ktoś nie wie. To jest Mia. A to jest prawdopodobnie dziecko jej, czyli mi i Itana. My jesteśmy Itanem. Tu jest to dziecko. Ona jest
Mocno... Fuj! Boże, dzieci są brzydkie. Błe. Fuj. Ruchaj. Nie da się pewnie. Nawet jeśli to nie chcę próbować takowej opcji. Okay. Okay. I'm not paranoid. I'm just cautious. Then go cautiously. Okay, to jest nasza córka. To jest nasza córka jak coś. Aha, ja mam z dzieckiem Nie! Ja rozumiem, że to jest horror, ale nie taki. Nie taki horror, błagam. Nie taki horror. Nie, no fujka. Your mother doesn't want to remember it. Bleh. I can't. Fujka. Dobra, przynajmniej nie muszę patrzeć na to. Fuj. Dobra, idzie. Nie. Nie, nic nie mówiłem. Nie mogę go położyć na stole czy coś? Nie mogę. Boże, czemu dzieci mają takie duże czoła, kurwa? Znaczy niektórym zostaje, na przykład jak Ediemu, ale dlaczego? O. Okej. Pokaż moje, że co, że moje dziecko? Nigdy nie pokażę. A jeżeli moje czoło, to... To raczej standardowe czoło. Ale ja za dzieciaka miałem olbrzymie czeliście. To wiem. Każdy z nas za dzieciaka miał olbrzymie czeliście. No joke. Ty. Boże. Widzicie ten fotorealizm? Te jabłka to wygląda jak prawdziwe. O kurwa, ty jaki duży dom. Ej, dla osób, które oglądają streama z domu, macie duży dom, czy macie taki standardowy dom? Albo to, nie wiem, może po prostu domy w porównaniu do mieszkań są duże. Nie płac. Ta, bo dziecko w takim wieku rozumie przecież historyjkę o, kurwa, potworach i jakimś strasznym Reaperze i generalnie, tak, dzieci rozumieją. O, kibel. Dawaj pod prysznic, idziemy z dzieciakiem. Kurwa, nie da się. Anaki. Ja tu chciałem z dzieciakiem pod prysznic się wpierdolić. Anaki sytuacja. Czym to wygląda jak dom Resident Evil 7? Nie, tamten był inaczej zbudowany. Tamten był oparty na jakby takiej strukturze kwadratu. Ej, to chcę. Dla osób, które nie wiedzą, te takie, no to coś, nie wiem jak to się nazywa, no to takie zabawki. To była znajdźka w Resident Evil 7, do której trzeba było strzelać, żeby je zepsuć, co nie? Mam nadzieję, że mogę je też jakoś zestrzelić tutaj, nie wiem. Ale no cóż, takie bubbleheady, no. Macie jakiegoś bubbleheada? Ja zawsze chciałem sobie kupić coś właśnie z tych Funko Pop, ale to zawsze jakoś, no nie wiem. Nie wiem. Te Funko Popy są fajne. Jaki ładny pokój. Kurwa, jakbym był dzieckiem, to bym chciał mieć taki. Okej, my musimy odnieść dzieciaka tam, ale chcę zobaczyć cały dom. Oh, jaki laptop zajebisty. O Jezu, mieć dziecko na tapecie? Fujka. Another fight. Aha, on tutaj zapisuje swoje te. Okej, to wyjebane chyba. Laptop z RTX-em? Ta, no. Tylko, że... Ten laptop to raczej by miał jakieś 40 godzin na klatkę, nic, wiesz, ale chuj. Dobra, ładujemy go do środka, ciach. Okej. To jest chyba ta taka kamerka, co nie? Co odpalasz i możesz oglądać streama z dzieciakiem 24/7, co nie? To jest takie coś. Że na przykład dziecko drze pizdę, to se sprawdzasz na telefonie, co nie? To tak działało, z tego co wiem. Dobra, idziemy do Mii. Mia, dziecko odstawione. Możemy przejść do gry wstępnej, ok? Chodź. Nie wiem. Weź i tam powiedz coś typu, aby... Ale bym cię robił na tym stole, czy coś. Hands off, mister. It's ciorba de legum. Ciorba de legum! Nie wiem, co to znaczy. Local wine too. Tutaj winko. Bigos. Bo to jak Bigos wyglądało trochę. Taki jako, no wiecie.
Jak zup, ale mógłby być bigosem. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jak to jest, że ona zaszła w ciążę? W sensie, jaki to jest okres czasu po sytuacji z Resident Evil 7? Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w Resident Evil 7 to ona była popierdalona. Potężnie była pojebana, bo była zarażona po prostu wirusem. I miała giga najebane na bani. 3 lata? A no to może. Czyli generalnie Ethan ruchał psychopatkę. PPG. O kurwa! Mia, get down! Mia! Ja pierdolę! Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Dlaczego? Go move! All clear. Nie gadaj, że dzieciaka też coś mu zrobią, kurwa. Package secure, sir. Oj, nazwali dziecko... Legitnie nazwali dziecko? Package. The fuck? The fuck? Take him away. Get your hands off her! Package. No. Oh, wow. Rose. Get him out of here. Ja pierdolę. Worth standing. Co jest, kurwa? Legitnie zabili mu, kurwa, żonę w pierwszych 5 minutach gry. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the Doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. Bo właśnie, wiecie, co mnie zastanawia ewentualnie? Zastanawia mnie, jeżeli Mia była zarażona, co nie? I miała najebane na bani. To czy przez to, że była w ciąży z tą Rose, z tym dzieciakiem, to czy te różne rzeczy nie przeszły też na to dziecko? PPG. People think. Raczej. Keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, find a capture. Damn it. I have to take this. Okay. My little angel. Pode mną. Co jest, kurwa? To jest śnieg? Czemu leżymy na śniegu? O kurwa mać. Czy to jest spalony człowiek, czy to jest po prostu rękawiczka? Taka czarna. Okej, okay, to rękawiczka. What are you talking about? Okay. Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not walking around the
Fuck. Ale tu się musiał coś odpierdolić. What the hell happened here? O, dobre pytanie, wariacie. Legitnie myślałem, że on jest spalony czy coś. Że nie wiem, jakiś inferno z Benotena nas najebał. Mogę kłócać może? Mogę. Jest to coś w środku? Nie, okej. Okay. Wydaje mi się, że właśnie jesteśmy gdzieś obok naszej wioski, no tego village, co nie? Zobaczmy. Nie mam żadnej latarki. Pod klawiszem zazwyczaj F jest w różnych grach komputerowych. Latarka niestety... A nie, mamy flashlight, okej. Okay. Coś tam sobie tup to po lewej, ale... Chuj, może coś na mnie wyskoczy. Może nie. Zobaczymy. Na razie idziemy do przodu. Wydaje mi się, że ta latarka powinna świecić nieco wyżej. No ale dobra. Idziemy. Za mną? Ciach! Nie, nic ze mną nie ma. Coś teraz tu to po prawej, ale tak jak mówię, my mamy na to wyjebane. Idziemy przed siebie, jest to standardowa raczej... jest to standardowy zabieg w grze. Żeby mnie... Oj, zaciąłem się. Okej. Okay. Stand up. No tak. Mogę już biegać? Nie, nie mogę. Tu jest jakaś krew. Taczka i chyba pióra jakiegoś kruka. Tutaj ten kamień nam spadł, bo przecież coś sobie biega wokół nas przecież. I chyba o, są te kruki! O, flaki! Idziemy dalej. Tak, są to te prawdopodobnie potworki, które widzieliśmy w demo. Jest tutaj dużo kruków. A, one wiszą te kruki. No za skurwa. To... Wygląda ciekawie, to wygląda ciekawie. Dzięki Adam. Smacznego, Seven podłoga EO. Smacznego, wreszcie. Nie wiem, co tam się ze mną dzieje. I szczerze mówiąc, mam wypierdalone. Idziemy przed siebie. My się nie boimy. My się nie boimy. Idziemy przed siebie. Coś właśnie przede mną przebiegło. Dziwne, że mnie nie zabiło. Ale idziemy dalej. Raczej... o, martwe ryby. Ze starym na rybach byliśmy. Pod E wale kopa? Pod E nic nie ma. Pod R tak samo. Okej, okay, idziemy dalej. Przynajmniej jest jakiś domek. Tutaj są jakieś... znowu jest domek, ale chyba chcę najpierw sprawdzić to, co jest... Co w środku? Nie zajrzej pewnie. Wiecie, co byłoby fajnym, fajnym zabiegiem? Gdybym tutaj podchodził i nagle coś by robiło... PACH! Na pysk. Wiecie, o co chodzi? Tak podchodzisz tu. Mig, twój stary! To byłoby fajne, no ale... Niestety tak nie ma. Więc idziemy po prostu przy ciebie dalej. I co? Może coś znajdziemy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Lina. I szczotka. Jakoś do butów albo coś. Tutaj są grzyby. Nie, to są ziemniaki. Ziemniaki. Właśnie, osoby, które mają maturę z biologii niedługo. Pamiętajcie, jeżeli zjecie surowego ziemniaka, to będziecie mieć ból brzucha i będzie wam gorąco, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu wasz organizm próbuje tego ziemniaka w brzuchu ugotować. Więc, no. To dlatego. To dlatego generalnie. Jak coś. A jak zaczyna cię trząść w brzuchu, to znaczy, że chce zrobić z niego frytki, z tego ziemniaka. Coś tak czytałem. Coś generalnie tupta dookoła i... Schodzimy na dół? Okej, okay, idziemy na dół. Banan. Ciekawe, jestem strasznie ciekaw, czy coś na nas wyskoczy. O kurwa! Monka gigant. Tutaj ja sobie szturchnąłem te. Myszka! Bum! Ale kurwa prank! Ale prank! Ale prank był.
Ciekawe, czy ktoś się faktycznie wystraszył. Nie pierś mikrofonie, proszę. To chyba wracamy. Żeby sprawdzić, co to było. Schowaj się. Dobra, to idę na kucaku. O. Znowu się zaciąłem? Bo to wygląda, jakbym teraz tutaj był zraniony. Kurwa mać. Ty już jest dzień? Szybko mija czas w tych grach komputerowych, nie powiem, że nie. No to co, idziemy do... Aha, już chciałem pytać, jak to się stało, że wyszedłem tym samym tym, a jednak inne ten. No okazało się, że po prostu to coś wybiło, kurwa, dziurę w ścianie. Okej. Okay. No dobra. Idziemy przed siebie. Klimat? No nie wiem, ja mam takie podejście do tej gry, że jak coś mnie zajebie, to mnie zajebie. O kurwa mać. Ale to jest ładne. Boże, jak ja bym chciał mieszkać w czymś takim. Ale klimacik jest super. Klimacik jest naprawdę kurwa ładny. Znaczy klimacik jest fajny, mi się podoba. Nie ma, to nie jest taki rezydentowy klimat, ale skurwa ślicznie podoba mi się tutaj. Jest naprawdę kurwa ładnie. Zajebali mu żonę, hop, nie pamięta. No właśnie, jestem strasznie ciekaw. Dlaczego? I wiecie co? To jest tylko i wyłącznie moja teoria, ale Mia dalej żyje. W Resident Evil 7 dostała, pamiętam, ode mnie piłą łańcuchową, kurwa, shotgunem parę razy. Ona raczej żyje, chyba. Mam taką nadzieję przynajmniej. Pamiętam, że w poprzednich grach na pewno dostała kilka strzałów na pizdę w głowę i generalnie powinna dawno już być martwa. A jednak żyje, jeszcze urodziła mi dziecko, także zobaczmy, jak to będzie dalej. Nie pierś mikrofonie. Tu jest... jakiś samochodzik rozpierdolony. Okej. Ja bym sprawdził, co jest w tym domu jednak. Jednak mnie to interesuje, koniec końców, co tu jest? Jeżeli mogę wejść, oczywiście. A mogę, zajebiście. Maybe they're out? Tak, oczywiście, że... O kurwa! Jakieś szatańskie kurwa! Ślady z kredy! Monko giga! Tutaj jakieś gówno... No dobra. O, coś mogę sprawdzić. Lockpick. Nie mamy niestety nic do lockpick. Pokaż, chodź tu. Ukradli mi konio. No i koń zniknął. Ukradli mi konio. Skurwy syny. Prawo czy lewo? Jestem praworęczny, ale tam są dźwięki, więc w sumie idę w lewo. Głowy kozłów. Okej. What happened? Dobra, to ja się jednak wrócę, bo chcę sprawdzić, co jeszcze tam było. Podstawowa zasada Resident Evil: musisz lizać ściany. Generalnie, musisz lizać ściany. To jest podstawowa zasada dla osób, które nigdy nie grały w Residenta, albo tylko oglądały czy coś. Lizanie ścian to podstawa. Musisz sprawdzać każdą pojedynczą rzecz. Bo inaczej będzie chuj. Trzeba lizać ściany, bo zawsze coś znajdziesz po prostu, bo zawsze gdzieś coś leży i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy żadnego klucza. My teraz tutaj. Tutaj pewnie sobie mieszkał ten koń, którego widzieliśmy przed nami. Jakieś kurwa studnia. Gibel, który można otworzyć, ale nie można się w nim wysrać, bo jest pełen kostek z kokainą. Zobaczmy, co to jest dalej. Tutaj jest... chyba słyszę naszego pierwszego przeciwnika.
Pytanie, czy zobaczę... Aha, zrobiłem... Aha, a więc ten domek jest połączony... Dobrze, to warto zapamiętać, że ten, że to jest taka pętla tutaj zrobiona. I co jest w ogóle na mapie? Tak, okej. Okay. Tutaj to wygląda w ten sposób. Dobra. To idziemy teraz z powrotem tam, skąd przyszliśmy. A mogę może przejść pod spodnie? No nie mogę, to byłoby zbyt logiczne. Czy jak uzbieram Donate Gold, to będzie stream z upgrade do kompa? Znaczy aktualnie ten Donate Gold został zresetowany, ale chyba można zrobić ten Donate Gold na ulepszenie kompa, żeby on tam w lesie po prostu zbierało, ale... W sumie to może jest jakiś dobry pomysł? Ponieważ do momentu, aż uzbieramy, może te ceny kart graficznych się uspokoją? Zobaczymy. Siema, Bodhera. Może. Chuj wie. Chuj wie. Można chyba tak zrobić. O. Nie, zamknięte w pizdu. Także, no, chyba można tak zrobić w sumie, no. Bo... No co, no... Co mam ci powiedzieć, wariacie, no. Ceny kart graficznych i ceny dysków idą w górę, wszystko z powodu kryptowalut. Więc no. A tak jak słyszy... Graveyard Workshop. Dobra, i tak jak słyszycie, też mój mikrofon... Dla osób, które nie wiedzą, mój mikrofon generalnie pierdzi w momencie, gdy stan mojego procesora osiąga 100% po prostu. Bo... Aplikacja VoiceMod, która służy do ulepszania audio, po prostu nie ma wystarczająco zasobów komputera i się... Po prostu poci troszeczkę, rozumiecie, o co chodzi. Rozumiecie, co jest 5. A czego ten zamek jest taki... Kurwa, błyszczący? It's locked. No dobra. Idziemy przed siebie. Mam może jakiś... Nie mam noża, nie mam nic. O! Już mam nóż. Proszę, kurwa, bardzo. To nie był kabel? Nie, nie. Ciach. Mamy butelkę. Z pierwszej pomocą. Chyba pierwszej pomocy używał się pod kontrolą. Ale jaki mamy duży ekwipunek! Ej, to jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa rzecz. W poprzednich rezydentach ekwipunek się odblokowywało, znajdując jakieś różne upgrade'y. W tym przypadku nasz... Kurwa, ekwipunek jest olbrzymi. Oj. Rosałek! Dawaj, kurwa. Spróbujesz, dobry. Chociaż nie, tu jest zimno. O, ten rosół to pewnie stoi, to jak się tłuszcz, kurwa, osadził, jak to zjem, to będę miał taką srakę, że może lepiej tego nie jeść. O, nie da się tam wejść, uda się. Taki protip na przyszłość właśnie, nigdy nie jedzcie, O, kurwa, nie stosz mnie. Właśnie zup, bo to będzie chuj. Myślałem, coś na mnie wyskoczy, a nie będzie strzelać. Wyskoczy przez okno i go wpierdoli. Proszę. Niech wyskoczy przez okno i go wpierdoli. Błagam. Przez sufit? Take it! Take it! Pa. O. Hey, are you listening? Hey! Aj, przez sufit. Kurwa, przez okno byłoby lepiej. Ale strzelbę mógł zostawić. Strzelbę mógł zostawić. No bo obwiesz, żeby poszedł zbić. Ouu, siema mordo. O, to ciekawe. Nie, kurwa, żywe. Co to jest za pytanie? Oni legitnie nie żyją. Co to jest za pytanie? A dead body? Nie, he's alive, for sure. O. Dużo ich, kurwa. Ej, jest może strzelba pod nim? Chuj, to byłoby zbyt proste. Siema, mordo. Ty. On wygląda jak Han Solo z filmu, widzicie to? On wygląda jak ten aktor, co grał Hana Solo. Zapomniałem, jak się nazywał. Beskida.
Siema, białe mleko, nie pisz tego 700 razy. Ty, to coś przede mną żyje! Ty, tam coś jest! O, tutaj też. Odgryzł mi kawałek ręki! Skurwysyn! Ale obrączka została na palcu. Dobrze wykonana. Wyjmij broń, Ethan. Wyjmij broń. Oj, kurwa. Kliknąłem już guzik. Ciach. Ciach. Oj, kurwa. Tak dziwnie upadł na podłogę nagle. Ciach. Ciach. Ile on przyjmuje tych kul? Ciach. Oj, ciach. Poczekajcie, muszę lekko zmniejszyć sensitivity, bo jest popierdolone. Muszę lekko zmniejszyć sensitivity, bo jest kosmicznie wysokie. Mouse sensitivity 4. To chyba 3 powinno być odpowiednie. No jest wciąż do cipa, ale niech ujdzie. Nie wiem, ile mieliśmy nabojów. Ile w niego włożyłem? 12? Jeżeli mam 8, to pewnie miałem domyślnie 10. 12 nabojów w głowę. Więcej niż zombie, kurwa, w Rezydencie 2 i 3. Boli mnie ta informacja. Boli mnie ta informacja. Bardzo mnie boli ta informacja. Bo będziemy potrzebowali dużo amunicji albo jakiegoś shotguna. Co nie jest za dobra informacja. A miałem 20, także 12 nabojów w głowę. No dobra, 11, bo ja tam jeden misnąłem. Tak czy siak. Boli ta informacja. Ale da się je zabić, to dobrze wiedzieć, że da się je zabić, bo jak graliśmy w demo, to kurwa sali te naboje też. No ale dobra, idziemy, jak my musimy teraz iść? Poczekajcie. Się zastanawiam, jak my musimy teraz pójść? Niech mi mapa podpowie. A. Za mną? Że tutaj, tak? Tak. Aha, potrzebujemy tych. Jak się nazywa? Co z moją ręką? Właśnie nie wiem. No odgryzł mi kawałek dłoni i chuj. Nie mam... O, proszę bardzo, i już mamy. Jak się w ogóle na to mówi profesjonalnie? Bo to są takie duże kombinerki, duże obcęgi. Jak się na to mówi profesjonalnie? Bo to jest po prostu napisane, że to są cutters, ale jak to jest po polsku? Zrób apteczkę? Ja mam chyba dużo HP jeszcze mam. Ta, zielony pasek mam, to na razie nie będę marnował. Okej, tutaj sobie płynie jakaś woda. Obcęgi? Aha, tak? Myślałem, że obcęgi to są tylko te takie małe, takie śmieszne do paznokci. Przynajmniej tak moja matula na to mówiła zawsze. No okej, PPG. Radio. To mogę przestawić, ale nie wiem, czy ja chcę zamykać tą. Aha. Nic. No co ciekawa. O, amunicja. Pięknie. Daj ty kurwo. No tak dla pewności. Bo coś tam się dobija, pewnie kurier. Oj, kurwa. O, więcej amunicji. No, już wiem kurwa po co. Chem fluid. Moment. Gdzie ja teraz chcę pójść? Poczekajcie, nie pierć, kurwa mać. Czekajcie, muszę to mniej więcej rozplanować. Jeżeli wyjdziemy tędy... Bo nie wiem, gdzie my teraz musimy iść. Aha, do paznokci były cążki. Może i tak. Poczekajcie, gdzie my musimy pójść? Sprawdziłbym ten domek obok, jeżeli tam się da pójść. Aha. Chuja tam, kurwa. Aha! Kurwa, gdzie ja mam pójść, kurwa mać?
Jest ich w chuj do ok. Gdzie ja mam iść? Walka nic mi nie da. Nie mam żadnej broni takiej, która ich rozpierdali, patrząc, że na to... Moment, dajcie mi się zastanowić. Kurwa mać, nie wiem kompletnie. Będę dymany? Może tak być. Nie wiem, Lisu, zobaczymy. Kurwa mać. Nie da się na pewno jakoś wyjść tędy? Chuja się, nie da się, kurwa, nie stres mnie. Nie wiem, czat, co mogę zrobić w tej sytuacji. Dobra, zrobię tak, otworzę to. Aha, to jest zamknięte, no tak. A tutaj coś mogę przeskoczyć? Nie, nie mogę nic. I nikt mi też nie wiem, to nie jest jakoś oskryptowana sytuacja, czy coś? Nie, no kurwa. Zabij jednego, reszta pójdzie? Sprawdźmy to. Sprawdzę twoją, kurwa, teorię. Czekaj, bo nie napierdala dalej. Na schodach się, kurwa... Szybki reloadzik. Rozjebało mu głowę! Ty co to jest? O, i one znikają jak te... Jak te potworki w tym. I znikają jak te potworki w Rezydencie 7. I dostaliśmy 140 lei. Over. Jak to znaczy? Oj, radio wróciło. Okej. Hello. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the field. O, jeżeli chodzi o Louisa's house, to wiemy, gdzie to było, a przynajmniej byliśmy tam w samej wersji demo gry. No to idziemy tam. Ale mam, kurwa, rękę w strasznym stanie. Ona jest dosłownie, mamy ślad po zębach. Mamy dosłownie ślad po zębach, kurwa, na... No wiecie. Kurwa.